Od ubiegłego tygodnia w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Kozienicach odprawiana jest msza grekokatolicka w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy przebywających obecnie na ziemi kozienickiej. Mszy przewodniczy ksiądz Igor Małysz. Zapraszam szczerze do tej wspólnej modlitwy, do wspólnej tworzenia wspólnej wspólnoty, nie tylko dla spełniania mszy, modlitw, śpiewania, ale także tworzenie naszego życia, wspólnego życia tu, w tym kraju. O możliwość uczestnictwa ludności ukraińskiej w mszy według obrządku grekokatolickiego zadbał biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej kościoła grekokatolickiego w Polsce Włodzimierz Juszczak. Biskup Włodzimierz także chce zadbać o te ludzi, żeby te ludzie były zgromadzeni i zawsze takie uspokojenie w modlitwie, w wspólnocie. Przyjechałem tutaj z Ukrainy dla Ukraińców, dla naszych ludzi, którzy tu mieszkają, pracują i szukam ich, zapraszam ich, chcę z nimi się poznać, chcę z nimi tu tworzyć taką wspólnotę. Każdej niedzieli przed mszą będzie także możliwość przystąpienia do spowiedzi. Sakrament to jest główne. To jest główne, dlaczego ja jestem tutaj. Sakrament spowiedzi, sakrament Eucharystii wspólnej. Ksiądz Igor Małysz zaprasza swoich rodaków do udziału we mszy, ale też do rozmowy i dzielenia się tym, co w ich życiu ważne. Także staram się, że każdy będzie miał taką książeczkę z modlitwą, żeby wspólnie modlić się, żeby znać, gdzie się znajduje, o co chodzi teraz. I dużo jest możliwości. Także jestem otwarty do różnych takich potrzeb, także zwracać się, czy zostawię tu swój numer telefonu, także zwracać się spokojnie z jakimkolwiek pytaniem, nie ma problemu. Msza grekokatolicka w kościele pod wezwaniem świętego Józefa przy zgromadzeniu sióstr franciszkanek od cierpiących odprawiana jest w każdą niedzielę o godzinie 13. Szczerze zapraszam do wspólnej naszej modlitwy, do wspólnego naszego zgromadzenia tutaj, do tworzenia takiego maleńkiego ukraińskiego kutoczku, do tego odpoczynku naszego duszewnego. Adże ludzina, jaka jest między swoimi, jaka jest rozumiała i zrozumiała i sama rozumie, ona niby jest troszeczkę zaspokojona. I tut wam, jaki przebywacie daleko od swoich rodzin, w cudzym kraju, na pewno також potrzebujecie того єднання, тої спільності, тої любові, яку я і та спільнота, яку ми будемо творити, буде давати.